Przy basenie jest punkt nawadniania. Za nami jedzie karetka. Wśród nas jest też mobilna służba medyczna na rowerze. Punkt nawadniania oczywiście będzie również na mecie. Także bądźmy czujni tutaj i życzę oczywiście dla każdego życiówki jak najlepszego startu. Niesmacznego. 45 sekund do startu. I za chwilę razem z panem prezydentem odliczymy pierwsze 10 sekund. Byli dzisiaj bezrobotni, oto oni dzisiaj tylko i wyłącznie podziwiali uroki trasy i tego wszystkiego, co się dzieje. Także patrzmy, jak ta nasza stawka wyruszyła. No i będziemy czekali na pierwszą zawodniczkę, która biegnie tutaj również na metę. To będzie trwało kilkadziesiąt minut, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które przygotowane zostały dla państwa, to te osoby, które są teraz na trybunach, czyli kibice, wspierające, macie możliwość skorzystać z tego wszystkiego, co jest przygotowane. Należy się tutaj, bo to jest runda honorowa zwycięzcy, tak na dobrą sprawę. Ja będę próbował podglądać tutaj numer startowy. Dzisiaj naprawdę bardzo wyjątkowo, ale nie jest to straszne dla osoby, która już w tym momencie biega. Numer 233. Patryk Cybułkowski, to jest zwycięzca. Numer 233. Witamy na mecie i ogromne gratulacje, bo tutaj naprawdę zobaczcie, jak Patryk wysoko postawił poprzeczkę. Jeszcze nie ma nikogo, kogo można by było tutaj na stadionie ogarnąć wzrokiem, a Patryk już ukończył bieg, już ma chwilę na to, żeby odpocząć, już ma chwilę, żeby regenerować siły, no i przygotować się na ceremonię dekoracji. Już mamy już zwycięzcę, ale będziemy wypatrywać kolejne osoby, które tutaj będą się pojawiały na stadionie. I również będę prosił państwa, żebyście gorącymi brawami towarzyszyli mi przy pokalowaniu tych ostatnich kilkudziesięciu, kilkuset metrów do mety. Wynik zwycięzcy w kajeniu uzyskałem przed chwilą informację 32 minuty 30 sekund. Patrzmy, walka trwa do końca, tutaj naciskani są zawodnicy jeden przed drugiego. Jeszcze to ich mobilizuje do tego, żeby ten wynik był jak najlepszy na mecie. 36 minut. Już minęło. Zmagają się teraz oni z bólem, z zmęczeniem i własnymi słabościami. I patrzymy. Numer
Kaczyński, Arkadiusz Węgrzyński, jesteście! Gratulujemy! Numer 218 szukamy ze skamieniu. To pan Artur Joński. Witamy również w mecie. Wracam do numer 216. Damian Nikałowski. Witamy również w mecie. Tak, to będę rady, bo my będziemy przepychali, bo za chwilę będzie szła największa grupa, nie? Tak, za jakieś 8 minut. Wody. Wolontariusze, bo wrócimy tutaj o dostarczenie wody. Dzisiaj naprawdę ekstremalny wysiłek, jest bardzo duże słońce, ale też jest informacja, że są dobre wyniki. Są brawa, jest dobry wynik i jest w mecie, numer 15. Pan Damian Palandysz, witamy na mecie, witamy. Gratulacje. Kolejne osoby już są w mecie, już mogą udać się na zasłużony odpoczynek, ale zapraszamy też nie tylko woda. Tam przez organizatorów przygotowane są również rzeczy, które pozwolą uzupełnić minerały i sobie łóżka. Widzimy, są banany, także zachęcamy, abyście już po tym, jak zakończycie swoją przygodę, czwartym Brzuszkowskim Biegiem Wolności udali się do punktu tutaj nawadniania i uzupełnienia swoich mikroelementów. Numer 226, witamy w mecie, bardzo gorąco. No, tam on jest na mecie. Numer 226 to Paweł Żyk. Już osiągnął metę, już jest po biegu. I popatrzmy, czas nadal poniżej 40 minut. Witamy na pierwszą panią. Pierwsza pani jest w mecie. Cóż to będzie? Jak to będzie wyglądało? Na razie jeszcze chyba pan nie widzimy. Tylko panowie teraz na wierzchni. Ale to zaraz będzie się zmieniało. Numer 124, witamy w mecie. I gorące brawa za ten czas, za ten wysiłek, który wkładacie. I za to, że dzisiaj naprawdę, mimo że można było spędzić to przed południem, niedzielę, przed telewizorem, gdzieś na dworze, wybraliście się, żeby przyjść tutaj na stadion. Kamil Jasek dostaje informację, zaraz to zweryfikujemy, sprawdzimy. Numer 37, Arkadiusz Wajdosz, ja tutaj mam informację. Numer 37, jest w mecie. Witamy 253, Kamil Jacek jest w mecie. Kamil! I kolejne osoby, kolejne gratulacje. Numer 277, witamy w mecie. Daniel Marcinak, 277. Już ma swój bieg za sobą. Numer 254. Tutaj logistycy naprawdę dają dzisiaj czasu. Pan Grzegorz Gala, witamy w mecie. I jest już tutaj opcja bardzo prosta. Coraz więcej osób ma ten bieg za sobą. Pan Damian Krzewiecki już w mecie. 228, witamy na mecie. 224 również. Jest meta. Jest dobry rezultat, jest wynik. A my się przyglądamy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rywalizację pań. Gdzie są panie? Kolejne osoby na mecie. Witamy. Nie wiem, czy dobrze tutaj do 212, tak?
Pani Julia Sapkowska. Pani Julia, witamy na mecie. Ale mamy też pana Tadeusza. Panie Tadeusze, jak się biegło? Dobrze? Jest ok, kciuk do góry. Także lubię to, można wyszedć tak jak na Facebooku. Zapraszamy do punktu, w którym znajduje się już woda. Można też się posilić trochę energii, dodać do organizmu tą banany, tą jabłka. Witamy numer 258, jest meta. I gratulacje, już medal dla pana Szyli. Nasi biegacze są już na trasie. Kolejna osoba, mocno naciska, już ostatnia prosta. Dajmy brawa, bo widzimy, że tu jest ciężko, ale z brawami zupełnie inaczej się biega. Poprosiamy mecy. I popatrzmy, jaka tam jest rywalizacja na ostatniej prostej. O, to żeby jeszcze tutaj dociągnąć, żeby ten wynik wyglądał lepiej. Ale numer 144, spokojnie, obronił się. Numer 273 mocno naciskał, ale numer 19 również w mecie. Panowie, gratulujemy za ten start. Medale już na wasze dzieci i zapraszamy do punktu z wodą. I kolejna grupa, która liczy na oklaski. I mamy pierwszą panią. Mamy pierwszą panią. Tutaj karteczka. Nie pozwoliła mi dobrze. Numer 85. Pani Dorota Kamień. Pani Dorota Kamień. Jako pierwsza melduje się tutaj na arenie. Kolejni panowie już to. Już mają ten miejsc za sobą. Zapraszamy do punktu naładniania. Numer 34, numer 38. Kolejne dwie panie. Numer 6. Już mamy trzy panie w mecie, ale naszych zawodników jest zdecydowanie, więcej. Kolejna osoba. Brawa, na ostatniej brodze jeszcze pierwszy. I po skokie, drugi piecha na twarzy. Jest meta. Jest meta numer 66. 66. To pan Stanisław. Pani Stanisław jest na mecie. Numer 67 również. I proszę, ostatnia prosta, naciskamy, jest! Ręce z górnymi ciepłymi i zasłużony medal już na szyi. Kolejne osoby mają ten bieg już za sobą. Numer 12, pan Jarosław, który reprezentuje klub aktywnych zadarzeń. Aktywnych zadarzeń, i teraz z nami ludzie biegają. I już na mecie. I proszę tutaj, do końca pomagamy, do końca ciągniemy, do końca. Jest medalista, brawa, brawa, brawa. 45 minut tutaj. I kolejna pani i panowie już macie ten dzień za sobą. Dziękujemy, gratulujemy. Medale dla was. Jak powiedzieliśmy, 10 metrów dalej są przygotowane panie, żeby uzupełnić płynie. Tam jest. Mamy jeszcze raz przypominamy, że w tym roku już na Jelcach kończyły swój bieg.
nie zapomnijcie i oddajcie się przyczynie, specjalnie przygotowane na Ciebie. Jest tam przyczynka przygotowana także do tej przyczynki. Prosimy o zakończony biegu. Czujcie, pójdźcie. On jeszcze jest zawsze przy kolejnych prezentach. Zasłużony medal raz, dwa. Zapraszamy parę medalową, zajmują się swoim wodą. Są, też banany są. Jabłka przygotowane na 16. Podejście i uzupełnić się płynie. Przepraszam. Ja tutaj dostaję też informację od naszej obsługi medycznej, że do tej pory, za tej konsultacji i oby było zakończenia, trzymamy kciuki, żeby wszystko było raz. Bez uratku, bez żadnych poznań na naszą, bez zamiotki i inni, żeby ukończyli to wygodnie. Biegi, które będą przyszły w świecie, następujących. Patrzmy, my przyglądamy się kolejne osoby w mecie. 48 minut 20 sekund. Zapisujemy tych osób, które w tym momencie biegały. Medalie mety. Nie, Bodzio, trochę dalej. Teraz bardzo dużo osób biegających na wierzchni. Ja myślę, że brawa z Państwa strony idzie na lewo. Oni mówili teraz już zupełnie innego, ale czwarty sztuczkowi bieg wolności to jest coś, na co się zdecydowali. Dzisiaj biegną za siebie. I chcę za Państwa i zobaczcie, jaki dzień. Jutro miałby tutaj na prawo, że będą lewy, żeby pana Wiktora, ja tylko ostatni prezentować. Jest meta kolejnego roku. Dzisiaj cały szkół biega. Czwarty wolności, dystans 10 km, już za nimi. Ale nie wszyscy, nie wszyscy, jeszcze te 10 km przebiegli. Te osoby, które są na bieżni, nie to dla Państwa wsparcie, nie to dla Państwa drama. Możemy wspierać, możemy głośno kibicować. I proszę za moje brawa podziękowania za dzisiejszy start. I proszę za kolejne osoby, które gratulujemy, dziękujemy. Numer 13. 13 szczęśliwa Szmakowa. Panie Szmakowa, czy szczęśliwa Szmakowa? Dobie, panie Jerzy, dobie, więc chyba brawa, wypechowanie. Była dzisiaj szczęśliwa, panie Jerzy. Całkiem to wyniku, ale za rok. Proszę Państwa, Piotr Kruszkowski, bieg wolności. Dzisiaj czwarty Kruszkowski bieg wolności. Wiele osób ma za sobą. Dystans 10 km. No to już jest za nimi, ale nie wszyscy jeszcze 10 km mają pora. Numer 244, witamy na mecie. Numer 276, również witamy w mecie. Medale, medale, panowie. I zapraszamy do punktu tutaj, w którym można wybrać wodę, można się nawodnić. A pana zapraszamy do zdjęcia. Tutaj będzie zdecydowanie pan metr obok, pod pana stołem. I ja będę się zatrzymał.
pretalingowa. Wszelkiego rodzaju tematy związane z Robert Kutek, próbimy wziąć z komisja. Tutaj jest lista pretalingowa, także wszelkiego rodzaju aktywności rowerowe. Robimy poza stadionem, poza ziemią. Także te osoby, które dzisiaj przyszły z puszkami, zapraszamy poza obiekt tutaj cisza. Co ja widzę? Czy dobrze dostrzegłem? Dunia! Dunia biegnie! Kolejny bieg wczoraj na biegu na 10 km w sztucie 49 minut. Dzisiaj była informacja, że będzie trochę wolniej, ale niewiele wolniej, bo Dunia 185 bieg na chwilę będzie miała za sobą. I tutaj naprawdę można biegać. I każdy, kto się zastanawia, jak spędzić w przyszłym roku, podczas okolicach tam mniej więcej końcówki maja, początku czerwca, to piąty szkółkowski bieg wolności będzie na pewno tutaj dobrym pomysłem. Brawa, 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 teraz bardzo liczna grupa biega. No, chłopki, jak na ludzi, 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 na koniec uznała Trito. Biegła też aktywnie. Jednym słowem pani Sylwio. Gratulacje, bo dzisiaj tutaj po prostu wysiłek. Jeszcze raz biorąc na Państwa Wędrowie organizacji do Pola Wędrowniku. Prosimy, abyś się wymili. Dziękuję swojego młoda. I wszystkim tutaj do specjalne wstrzymili. Są przygotowane do stolicy punktów, który mamy na tym modze. Pana Rejałka. Proszę, żeby się przepłakał. Gratulacje. 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 Mamy również piękny urzędowy. Ktoś za to nie zapali, bo ma ten ten jeden, bo to jest ten ten. To jest ten ten. To jest Uwaga, uwaga, rozpoczynamy wyniki ofer kobiet. Także trzy najlepsze pani naszego biegu. Miejsce trzecie, numer startowy 14. Pani Aleksandra Sukanewska, zapraszamy. Pani Aleksandro, trzecie miejsce. Jest podium już wolne. Ale tylko chwilowo, bo na drugie miejsce podium jest za numer 38. Pani Anna Szewczyk-Chłowska, zapraszamy. Pani Anna, numer 38, zapraszamy. Drugie miejsce na podium. Ja tylko powiem, jakie pani miały czasy. Pani Aleksandra, 45 minut 18 sekund. Pani Anna, 43 minuty 23 sekundy. I najlepsza dzisiaj zawodniczka, która reprezentuje klub APOEL Warszawa. Czas netto 42 minuty 58 sekund. Pani Dorota Kamień. Pani Dorota Kamień, zapraszamy. Ale ja myślę, że można zrobić jeszcze większy hałas. Trzy najlepsze panie czwartego pruskowskiego biegu wolności. Jeszcze większe tutaj gratulacje, bo panie naprawdę zostawiły wielu panów daleko, daleko w tyle i pokazały się z super strony i wyniki godne pozazdroszczenia. Gratulujemy paniom, przechodzimy do nagrad.
zadania panów, kategoria UP. I tutaj zaprosimy trzech panów. Miejsce trzecie, numer 216, pan Daniel Michałowski. Pan Daniel z Grodziska Mazowieckiego, 36 minut, 28 sekund. Pan Daniel już na podium. Miejsce drugie, pierwszy numer startowy, Aleksander Łęczycki. Zapraszamy, to jest mieszkanie z Pruszkowa. Pan Aleksander Łęczycki, pierwszy numer startowy, dzisiaj miejsce drugie. 36 minut, 21 sekund. No i dzisiaj klasą samą dla siebie tutaj, sam dla siebie ten bieg poprowadził pan Patryk Stypułkowski. Zapraszamy, numer 233. Pan Patryk reprezentuje miejscowość Koluszki i uwaga, wynik. 32 minuty, 30 sekund. Panie Patryku, gorące, gorące brawa, ale również brawa dla pana Arkadiusza i dla pana Daniela. Sześć najlepszych w czwartym pruszkowskim biegu wolności. Gratulacje, to jest czas dla fotoreporterów, dla kamerzystów, żeby to wszystko uwierzyć. I przechodzimy do nagradzania kategorii wiekowej kobiety lat 20. I tutaj zaprosimy trzy osoby. Ja przypomnę tylko powoli ścisłości, że osoby, które zostały nagrodzone w kategorii Open, jakby już są w tym momencie poza tą konkurencją. Wyniki K20, pani naszego biegu, miejsce trzecie. Pani Izabela Kaczmarek, Pruszków, zapraszamy, numer 53. Miejsce drugie, pani Urszula Jezierska, numer startowy 271. I miejsce pierwsze, numer startowy 86. Pani Marta Kos, Michałowice, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy, całe podium musi być zajęte, bo są nagrody. Panie, miejsce trzecie, numer startowy 165, pani Magdalena Winkowska. Zapraszamy, pani Magdalena, miejsce trzecie. Miejsce drugie, pani Izabela Gajewska, numer startowy 139, pani Agata Pietrasz. Miejsce pierwsze, zapraszamy. Kategoria K30. Teraz możemy nagrodzić panie brawami. I przechodzimy do kolejnej kategorii. Teraz kategoria wiekowa K40 i trzy najlepsze panie. Miejsce trzecie, numer startowy 238, pani Jasia Leszczyńska. Kosienice, zapraszamy. Miejsce drugie, pani Anna Grygieszyk, numer startowy 120. I miejsce pierwsze, numer startowy 229, pani Renata Kwiatkowska. Ożarów Mazowiecki biega, także zapraszamy. Kategoria wiekowa K40, zapraszamy. Pani Jasia, miejsce trzecie, pani Ania, miejsce drugie, pani Renata, pierwsze miejsce. Brawo! Numer 120, pani Anna. Jest razem z nami jeszcze pani Ania. Dostaję tutaj informację od organizatorów, że nagrodę wyznamy pocztą. Także kategoria K40 już rozdana. K50, K60, brak zawodniczek, tutaj dostaliśmy informację. Także przechodzimy do nagradzania panów. Panowie, kategoria K20. Miejsce trzecie,
numer startowy 269, pan Karol Barański. Zapraszamy. Miejsce trzecie, pan Karol Barański. Miejsce drugie, pan Artur Joński. 218, numer startowy, pan Artur Joński, miejsce drugie. I miejsce pierwsze, pan Tomasz Przybysz. Numer startowy 258. Zapraszamy, panowie, kategoria wiekowa K20. Już rozdana M20, do rozdania. Panowie M20, zapraszamy. K20 dziewczyny już odebrały nagrody, a M20 panowie się jakoś nie kwapią. Na pewno? Pan Przybysz? Trzecie? Pan Przybysz, nie, pan Tomasz Przybysz na pierwszym miejscu jest. Pan numer, pan Tomasz Przybysz, 258, pierwsze miejsce. Pan Artur Joński, miejsce drugie, i pan Karol Barański, miejsce trzecie. No co, nie ma tego trzeciego? Ja mam twoje. To nie ma znaczenia. Drugie, gratulujemy. Przechodzimy do kolejnej kategorii wiekowej M30. M30, miejsce trzecie, numer startowy 37, pan Arkadiusz Pajdosz. Zapraszamy. Numer 37. Numer 124, pan Paweł Ledwoń. I to jest miejsce drugie. Pan Paweł Ledwoń, miejsce drugie. I miejsce pierwsze, numer startowy 15, pan Damian Falandy. Zapraszamy. Pan Damian na miejscu pierwszym, pan Paweł na miejscu drugim, pan Arkadiusz na miejscu trzecim. I przechodzimy do kolejnej klasyfikacji, kategoria wiekowa M40. I tu zapraszamy trzech panów. Miejsce trzecie, numer startowy 277, Daniel Marciniak. Zapraszamy, miejsce trzecie, pan Daniel Marciniak. Miejsce drugie, pan Paweł Zych, numer startowy 226. 226, numer startowy, pan Paweł Zych, miejsce drugie. I miejsce pierwsze, pan Paweł Dosty. 260, numer startowy, zapraszamy. Robert Potocki, numer startowy 90, zapraszamy, miejsce drugie czeka. Brawa tutaj dla panów. No i jeszcze jedna kategoria, kategoria wiekowa 60+. I tutaj też trzy osoby zaprosimy na podium. Mamy nadzieję, że będą w komplecie. Miejsce trzecie, pan Krzysztof Mielicki, 276, numer startowy. Panie Krzysztofie, zapraszamy. Miejsce drugie, numer startowy 40, pan Jerzy Kuczkowski, Ożarów Mazowiecki biega. Zapraszamy.
pan Jerzy na miejsce drugim się za chwilę pojawi, na miejscu pierwszym jest pan Krzysztof Dąbrowski, numer startowy 273, zapraszamy. I tu mamy całe podium zajęte, panowie. Numer startowy 139. Zapraszamy pani Agato, podium czeka. I pan Arkadiusz Łęczycki, najszybszy, najlepszy tutaj w naszym biegu, najlepszy mieszkaniec Pruszkowa, czwartego pruszkowskiego biegu wolności. Pani Agata, pan Arkadiusz, zapraszamy. Miejsce na podium pierwsze. Myślę, że państwo się zmieścicie. Dodatkowa nagroda, oczywiście w uzupełnieniu są też nagrody kosmetyki, fundowała firma Cosmepol i Avon. Tutaj państwo dostajecie pakiety naprawdę bardzo fajnych nagród. Jak wygląda klasyfikacja? Miejsce trzecie, numer startowy 188, Agnieszka Dzieci. Zapraszamy. Miejsce trzecie, pani Agnieszka. Miejsce drugie, numer startowy 278. Pani Cargo Partner, oczywiście pani Agnieszka. Pani Katarzyna Zajdowska-Tryc. Beko S.A. Miejsce drugie. I miejsce pierwsze. Pani Justyna Śmiech-Szkalska. Numer 190. Cargo Partner, zapraszamy. Pani Justyna 51 minut 27 sekund, pani Katarzyna 53 minuty 7 sekund, pani Agnieszka 54 minuty 16 sekund. Tak wygląda pierwsza trójka mistrzostw Polski logistyków, jeżeli chodzi o kategorię tutaj pań. Pani Agnieszka miejsce trzecie, pani Katarzyna miejsce drugie, pani Justyna miejsce pierwsze. Brawa jeszcze raz! Ufundowała firma Wellness by Oriflame, także gratulacje dla zwycięzców. No i przechodzimy do klasyfikacji panów Mistrzostwa Polski Logistyków indywidualnie. Trzy najlepsze osoby. Miejsce trzecie, Paweł Ledwoń. Zapraszamy, numer startowy 124. Miejsce trzecie już jest obsadzane właśnie przez Pawła. Miejsce drugie, pan Radek Gocek. Zapraszamy. Miejsce drugie, numer startowy 250. Zapraszamy. I miejsce pierwsze, pan Patryk Stypułkowski. Zapraszamy, numer startowy 233, czyli zwycięzca naszego biegu. Pan Paweł, pan Radek, pan Patryk, pierwsza trójka mistrzów Polski Logistyków przed państwem. No i przechodzimy do wyników drużynowych Mistrzostwa Polski Logistyków. Ja przypomnę, cztery osoby punktowały i powiem, jak to wyglądało. Miejsce trzecie. Wynik
3 godziny, 34 minuty, 53 sekundy. Cargo Partner, zapraszamy punktowały osoby. Pani Justyna, pan Tomasz, pani Agnieszka i pan Paweł. Cargo Partner, miejsce trzecie, zapraszamy. Jest dekoracja miejsca trzeciego. Kto jest kapitanem? Dziękujemy. I przed nami miejsce drugie i miejsce pierwsze. Miejsce drugie. Potem czas. 3 godziny, 4 minuty, 44 sekundy. Rolling Stones, zapraszamy! Pan Kamil, pan Mirosław, pan Dymitryki, pan Fabian, zapraszamy! Miejsce drugie. Ale najliczniejsze. Tak. Myślę, że muszę kupować. Ja to... Dziękujemy. Kto jest kapitanem? Iran. Tutaj rywalizacja między Iran. Roli była bardzo, bardzo zacięta, ale... 2 godziny, 41 minut i 54 sekundy. To czas zwycięskiej drużyny i w skład tej zwycięskiej drużyny wchodzą. Pan Radek, pan Kamil, pan Grzegorz i pan Przemysław. Te osoby punktowały i firma Schengen. Zapraszamy, pierwsze miejsce dla was. W tym roku zamieniliście pozycjami na górze. Ale też i wyniki, które osiągnęli tutaj panowie, naprawdę bardzo, bardzo dobre rezultaty. Ja chyba podam tutaj czasy najlepszej czwórki. Pan Radek to 36 minut 36 sekund. Pan Kamil Jacek 39 minut 34 sekundy. Pan Grzegorz Gala 40 minut 2 sekundy. I pan Przemysław Głęboki 45 minut 36 sekund. Brawa, brawa! To są mistrzostwa Polski i Olimpijczyków. I trzy pierwsze ekipy są w tym momencie na podium. I to są mistrzowie. To są najlepsi logistycy drużynowo, jeżeli chodzi o bieganie. Jeszcze to nie koniec, no bo jak powiedzieliśmy już na starcie, jest więcej klasyfikacji i razem z nami dzisiaj medykice Marcin Ciesielski i Zazerabia i trening mogliście państwo tutaj skorzystać z oferty, która to została przygotowana przez firmę Medikit. Ale dodatkowo mamy jeszcze voucher, 10 voucherów dla był na podium dzisiaj. Panie Arkadiuszu, zapraszamy. Pan Damian Palandrz, pan Arkadiusz Pajdusz, pan Łukasz Chorobacz i pan Marcin Mickiewicz. Zapraszamy w okolice podium, bo mamy dla państwa, uwaga, upominki przygotowane przez firmę Medikit, Marcin Ciesielski. I jeszcze dodatkowo jedna niespodzianka. Ostatnia zawodniczka, mieszkanka Pruszkowa, pani Oliwia Irzynowicz. Zapraszamy! Pani Oliwio, pan Marcin, to jest pani raz. Specjalny tutaj kupon, koncert, specjalną nagrodę. Pani Oliwia proszona jest tutaj. Dzisiaj przy niego jako ostatnia. Mamy nadzieję, że ta nagroda będzie motywacją do tego, żeby za rok wystąpić znowu w kolejnym biegu i uzyskać już zdecydowanie lepszy wynik. Pani Olivia, jeżeli jest razem z nami, numer startowy 247, zapraszamy. Pan Arkadiusz Łęczyński, pan Damian Falandysz, pan Arkadiusz Pajdosz, pan Łukasz Chorobacz i pan Marcin Mickiewicz. Zapraszamy, bo na razie tylko mamy dwóch panów.
a nagród jest więcej. No nie ma. Pani Julia, numer 212. Prosimy, żeby jeszcze pani zaczekała razem z nami. Nie się wydaje, że proszę. Pana ma pan zasłania. No może, może ktoś bardzo podobny. Może pan był rok temu. Tak, jak najbardziej. Tak się nie zapamiętuje. Ja zapamiętuję wszystko. Tak? Gdzie ja to jakiś ten? No jak u... Za zawodniczkę, która dzisiaj również pojawiła się na trasie i również osiągnęła metę z bardzo, bardzo dobrym wynikiem. I jeszcze chcielibyśmy podziękować naszym fotoreporterom. Drodzy Państwo, dzisiaj oni pracowali na starcie, na trasie, na mecie, przy dekoracji, a pracowali dla Państwa pani Julia Gontarczyk. Nie jestem Julia. Julita, przepraszam. Pan Leonard Buczak i pan Jakub Kruczek. Zapraszamy, mamy dla Was też podziękowanie. Dzięki wam bardzo za wiele lat pomocy. Pani Julita Gontarczyk, pan Leonard Buczak i pan Jakub Gruzę. Zapraszamy na podium i myślę, że można zrobić sobie selfie teraz na tej fotoreporterzy. Pan jest medal też, czy nie?